Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Oczywiście na samym starcie poproszę was o zostawienie łapki w górę. Kto zostawi łapkę w górę, to na pewno zda szkołę w tym roku. Bardzo dobrze, będziecie mieli same piątki na świadectwie. Serio, tak jest, naprawdę, nie żartuję. Więc musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Ponieważ aktualnie na kanale mamy, uwaga, 213 tysięcy subskrypcji. Na kanale Szczypson Plus jest więcej, już 7 jest tutaj o wiele więcej. Dobra, nie mogę teraz tego zmienić, bo nie mam jakby brakło mi 7, a tu mam. Dobra, nieważne. W każdym razie jest ponad 77 tysięcy, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Lecimy oczywiście jak najszybciej w górę, żeby wbić jak najszybciej na plusie 100 tysięcy. Będzie bardzo mi miło, jeżeli nam się to uda. No a co w dzisiejszym odcinku? W poprzednim odcinku dostaliśmy ważną wiadomość jakąś od Yetiego. Przypomnijmy sobie ją. Zapłaci za to, co zrobiłeś. Tyle dirta w życiu nie widziałem. Sprzątałem to pół dnia, przez co więźniowie mi uciekli. Jak nie chcesz mieć kłopotów, to radzę złapać wszystkich i ponownie zamknąć w więzieniu. Inaczej spotka cię coś o wiele gorszego niż bomba na plecach jak u Milki. No więc widzowie, nie jest dobrze, nie jest dobrze, ponieważ jest mi grożone. Póki co jeszcze bomby na plecach nie mam. Z tego co widzę, jakieś pułapki u mnie na chacie też nie ma. No ale postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku, jak pójdę do bzyka, ponieważ aktualnie jest na serwerze, to spytam się go, bo on, wiecie, on z Yetim współpracował, on tam jakoś, wiecie, ma ten, on mundurowym jest jeszcze, wiecie, on jest jeszcze, że tak powiem, goni za patykiem, no to on może coś będzie wiedział i może mi powie, czy coś wie na temat tej wiadomości. Ja muszę go jakoś podejść pod to, nie wiem, czy on będzie na komisariacie, czy on gdzieś indziej będzie, nie wiem, gdzieś tutaj muszę, o, jest, patrz, jest, uwaga, halo, bzyku! O, cześć, dzień cześć, dobry. Hejka! Dzień dobry! Co tam u ciebie? Całkiem dobrze, a co jak u ciebie? Jak ci mija dzień? No u mnie w porządku, znaczy tak. No w porządku, niby nie w porządku. Znaczy na Palionowie jest nie w porządku, ale u mnie jest w porządku. A czemu na Palionowie jest nie w porządku? Już ci mówię, no nie wiem czy wiesz, ale Palion oraz Dave uciekli z tego więzienia. Wiem i szczerze jestem z nich dumny. Powiem ci, no ja niby też powinien być z nich dumny. O, ale nie Zaba jestem. I Palion poszukiwani, duża nagroda. Jaka nagroda, ile jest? Patrz. Wiesz co, nie pytałem się tego, to musiałbyś pogadać z Yetim, ale nie polecam szczerze, bo jest tak wkurzony, jest tak zdenerwowany. Wszędzie są takie tabliczki, patrz. Cześć, ja rozumiem, bo mi kazał, nie, ale ja powiedziałem, ja to walę, ja nie będę tego rozkładać. Ale i tak, Yeti on sam tutaj chyba przyszedł i porozkładał tutaj, patrz, tu jest chyba jeszcze jakaś tabliczka, Żaba i Palion poszukiwani, to samo, wszędzie napisane. Co się stało z tym twoim mulem, dlaczego on jest taki lodowy? Wiesz co, bo ktoś mi go chyba kazał zamienić, coś takiego, to trzeba zniszczyć, to trzeba trochę naprawić. A nie boisz się, że jak to zniszczysz, to się Yeti wkurzy? Nie, no w sumie nie wiem, jeszcze nie pytałem bardziej? Cię go. Nie wiem, go ale słuchaj, a powiedz mi, czy... Jak uciekli? No. No właśnie, wiesz co, sam się zastanawiam, podejrzewam, bo ja ci powiem, ja ich zgubiliśmy go z Yetim, bo my, powiem ci jak to wyglądało, jak wyglądał dzień ucieczki. Normalnie poszliśmy, tam były jakoś Yeti zaproponował, żebyśmy poszli na tortury, nie, tam na ten na ten pokój, do pokoju tortur, no i Palion z Dave'em zamknęli nas w tym pokoju i oni uciekli tam, gdzie miałeś laboratorium, wiesz. Czyli że niby, że przez laboratorium, ale tam nie było żadnej drogi ucieczki. No właśnie, nie, Palion mi nie chciał powiedzieć, ale my musimy mieć jakąś drogę ucieczki. To możemy już to sprawdzić, co? No jak ja znam laboratorium jak własną kieszeń, nie? No dobra, no w sensie, ja wiesz, ja tutaj, ja się wkurzam. A myślisz, że mnie Yeti nie zamknie tam, jak ja tam wejdę teraz? A ty? Ty mnie nie zamkniesz? Nie, ja to walę. Bo ja straciłem posadę, prawda, psa gończego i jeszcze lekarzem byłem. Tak, słyszałem właśnie coś, ale wiesz co, no ja mam wywalone, ja mam to gdzieś, no Yeti powiedział, że szuka tego, że szuka Dave'a i Paliona, a nie ciebie, więc... Okej, no to git, to dobrze, że mnie nie... Patrz, w tym miejscu, tutaj byliśmy, o, zeszliśmy tędy, na dół, goniliśmy, uwaga, I koniec, i tutaj gdzieś musieli uciec tędy. Okej. Tutaj gdzieś w tym miejscu. Była jakaś ucieczka. Uciekli, ta? Ja powiem, nie, ja mam dosyć, nie, ja naprawdę, ja jestem wkurzony na Yetiego. Chłop czerwoną twarz ma, naprawdę, on wybuchnie zaraz. Nie, no ale tu nawet nie ma którędy uciec, wiesz? No nie ma, no właśnie nie ma. Dziwnie, nie wiem, nie mam pojęcia jak oni stąd uciekli, ja nie wnikam w to, no w każdym razie uciekł Palion i z tym, ja powiem szczerze, no po prostu myślę, że nie wiem, no chyba miejmy nadzieję, że oni, nie że wiem, co, czy... że wrócą do więzienia? Nie, no raczej właśnie nie. No właśnie. A poczekaj, pokażę ci coś, patrz, bo ja dostałem taką książkę, ja nie wiem co ja mam o tym myśleć. Zobacz za to, co... O, ja cię kręcę, ale co ty zrobiłeś? Bo ty jakiegoś psikusa zrobiłeś tam. A, no. Faktycznie, to było wtedy, co... Ja nie mogę, to ty tego dirta postawiłeś no, wszędzie, tak? No, razem z Milki zrobiliśmy tu trochę Yeti. Syfu. Yeti to się tak użył wtedy. A Yeti kazał więźniom sprzątać, czy akurat ich nie było, no, i on musiał sam?
Nie, no akurat, no sam, no ja oczywiście będę musiałem to sprzątać, więc super robota, super świetnie, ale powiem tak, to w porównaniu, on o tym zapomniał, Yeti już ma wywalone, teraz jego głównym priorytetem jest znalezienie Paliona i Dave'a, którzy uciekli z tego więzienia. No a będziesz chciał ich złapać, czy raczej już nie? Ja się spotkałem się z Dave'em i no. Wiesz co, szczerze nie chcę, ponieważ ten Yeti, ja mam no dobra, dosyć. Ale to Yeti, to ściągaj mundur. Jesteś beznadziejnym policjantem, skoro ich nie łapiesz, nie? Ja nie mogę, bo jak ja ściągnę, bo wiesz co, mogą być konsekwencje, mogę zostać ukarany bardzo źle, na razie tego nie chcę, na razie czyli po prostu... Czyli na razie udajesz, że coś robisz. Tak, o, tak, walę jego za plecami, po prostu, tak, po prostu, jak to się nazywa, chorągiewa. No, matura gaming. Jestem chorągiewą, szybcą, czyli wiesz, po prostu niby z Yetim, ale za plecami kombinuję. Ale jednak, że tak powiem, robisz mu pod górkę, rozumiem. Tak, bo wiesz co, bo ja faktycznie źle się zachowywałem, a Palion taki dla mnie miły teraz jest, że aż mi się troszeczkę szkoda zrobiła Paliona. Czyli co, czyli możemy rozbierać ten posterunek brzydki? Nie, jo, o, ty brzydki, dobra, dostajesz teraz. No ale dobra, co dostaję, pajak, ja tu bronię od bandytów. Co, brzydki jest według ciebie? No, dobra, taki... jest brzydki. Jest czy nie? Ja, wiesz co, ja się starałem, nie, no, mi się podoba, ale... Ja nie kwestionuję tego, czy się starałeś, nie? Ale wszyscy mówią, że średnio się podoba im, no, jest jak jest. Coś tam spróbuję zrobić, coś tam... No jeszcze zobaczysz, jeszcze spojrzysz na ten mur... Kurczę, biją mnie te moby! Nie wiem, tu się jakiś niezły cyrk... Przepraszam! Nie, idziesz teraz do... Nie, no, ale to było przypadkowo, bo ty mi wlazłeś przed celownik. Ja rozumiem, że jestem podobny do szkieleta, ale hej, no ale dobra, ale i tak co odcinek musisz ginąć, że to już jest standard. Aha, prawda, no powiem ci szczerze, że już dawno jesteś? Nie ginąłem już. Wiesz co, ja się zrespiłem w... tutaj, ty, a, okej, więzieniu. Dobra, to jeszcze raz, co? O, ty, nie! Ej, co, na raz? No, bo połowę życia miałem. Bo ty skaczesz, że góry... Schodziłem z tego, dobra, tak. Bo ja właśnie myślałem, że nie będziesz miał połowy życia. Dobra, to jeszcze raz. O, nie, proszę tego nie robić, proszę. No tego dobra, nie dobra, robić. Dobra. Czyli podsumowując, nic nie wiesz o tej sytuacji. Pytaj, creeper. Wiesz co, ja nie wiem, jak oni uciekli, ale nie wnikam do tego. Po prostu. Ale to jakie masz plany teraz? Jakie masz plany teraz? To co jaki teraz z tą sytuacją? Jaki jest mój plan? Szczerze, ja wiem, że to jest trochę dziwne i dziwnie się zachowuję, ale ja czekam. Ja teraz czekam, muszę zobaczyć, co chce zrobić Yeti i co chce zrobić Palion, bo okay. ja się zawiodłem na Yeti. Bo ja ci powiem, jak to ale, wyglądało. Dobra, czekaj, bo co on takiego zrobił, że ten... On na początku, ja ci powiem, wszyscy walili tego Yetiego, nie? No. Zauważyłeś, że Yeti przyszedł tutaj i wszyscy byli tak negatywnie do niego nastawieni i nie dali mu żadnej szansy i ja pomyślałem, że nie no, tak być nie może, no dobra, jest parę rzeczy, których ten Yeti nie lubi, nie jest za fajny czasem. No dobra, czasem. Ale czekaj, my go nie lubiliśmy tylko i wyłącznie z tego powodu, że on zaczął nas zmieniać palionowo w śnieg. Gdyby on tego nie zrobił, przyszedł na spokojnie, powiedział siema, no. Ja chcę się zaprzyjaźnić, no to byłaby inna sytuacja. Nie? No tak, ale wiesz, ale to jest prawda, to się z tobą zgodzę, ale wiesz, może on nie potrafił tego zakomunikować, wiesz, może on jest introwertykiem, może w środku był inną, był ciepłą osobą, tylko po prostu tak, wiesz, tak tutaj agresywnie zamieniał to w śniega, tak naprawdę chciał po prostu nowych kolegów dostać. Myślisz? Co ty na to, jak myślisz? No może nie wiem. Tak być, no. Ja wierzyłem w to, ale teraz nie, no. No teraz, to co on takiego już... zrobił, bo ja się pytam, a ty nie chcesz powiedzieć. No mówię ci, po prostu, dobra, zamknął tego Paliona, ja mówię, no. Za co? On mi mówi, a nie powiem ci, a ja potem mówię, no dobra, potem wykonuję jego rozkazy, robię wszystko, żeby fajnie, żeby może, no ja koniec końców chciałem, żebyśmy się dogadali z Yetim, żeby wszystko wróciło tak jak było i żeby i Yeti był szczęśliwy i my będziemy szczęśliwi, ale się chyba nie da. Obawiam się, że jest to naprawdę marne szanse, żebyśmy razem mogli jakoś koegzystować, czyli razem żyć tutaj spokojnie. Czyli uważasz, że powinniśmy się pozbyć Yetiego raz na zawsze? Wydaje mi się, nie wiem czy powinniśmy się pozbyć Yetiego, ale wydaje mi się, że któraś z stron będzie musiała odpuścić, a któraś z stron będzie musiała... No nie wiem, zdominować, albo Yetiego zdominujemy, albo Yeti zdominuje nas. A ty jesteś teraz tak jakby trochę po jego stronie, trochę po naszej, to jak myślisz, która strona jest silniejsza? Ja jestem chorągiełą, szczerze, ja myślę, że ja wierzę, słuchaj, w siłę przyjaźni. Ja wierzę w to, okay. Że wspólnymi siłami, jeżeli się dogadamy, ustalimy harmonogram, to wszyscy w piątkę uda nam się po prostu pokonać tego Yetiego. Jeżeli będzie taka rozwałka, no to nie wiem, no to może być ciężko, ale...
Wierzę w siłę przyjaźni. Okej, okej, w związku bardzo mi się podoba twój optymizm w tym wszystkim. No, tak, tak, tak. Wiedziałem, no, słuchaj, ja idę się optymistycznie nastawiać, idę planować w takim razie harmonogram. No i dobra. Co? I słyszymy się pewnie jutro czy coś, może trzymaj opracujemy się coś ciekawego. Czuj się ciepło. Jakbyś zobaczył ich, to uważaj, powiedz, żeby się schowali, tak, dobrze, tak, bo oni się, ale oni się latają po palionowie. Oni no, się no, gdzieś chowają, ale jakbyś, no. Wiesz, zobaczył, to powiedz, żeby oczywiście, mają się gdzieś schować. Oczywiście, nie ma problemu najmniejszego. Trzymaj się, elo, elo, pozdro. Dobra, widzowie, jak widzicie, nie jest kolorowo. Uciekli z więzienia, Yeti jest wkurzony. Nie wiem, czy mi coś w końcu grozi, czy mi coś nie grozi. No, z tego, co powiedział mi Bzyku, to on jest bardziej zafiksowany na tym, żeby złapać chłopaków. No więc chyba mogę się czuć póki co bezpiecznie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale to na tyle. Zobaczymy, co się wydarzy w następnym odcinku. Pozdro, cześć, pa, pa.